Sprzyjająca aura sprawiła, że wysyp grzybów w naszych lasach jest wyjątkowo obfity. Sezon można uznać za niezwykle udany, co wyraźnie widać również na targowisku miejskim. Tu jednak dorodne okazy, zanim trafią na stragan, są skrupulatnie przeglądane przez eksperta pod kątem ich przydatności do spożycia. Sanepidy w całym kraju, poza naszym miastem, badają zbiory grzybiarzy. To dlatego, że do koszy nierzadko trafiają zdobycze niejadalne albo, co gorsza, trujące. W Suwałkach grzyboznawca przebywa na urlopie i nie ma żadnego zastępstwa. Szkoda, bo jak wiadomo, następstwa spożycia trującego grzyba mogą być bardzo poważne. Grzybiarze mogą jednak liczyć na wprawne oko pracowników targowiska miejskiego. Marta Okrągła od 5 lat zajmuje się klasyfikacją grzybów, a jej doświadczenia wskazują, że grzybiarze upłynniający swe zbiory na bazarze są znawcami tematu. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby któryś grzyb był trujący. Każdy gatunek grzyba ma jakieś swoje cechy charakterystyczne. I tak na przykład można bardzo często, najczęściej mylone są na przykład borowik szlachetny z goryczakiem żółciowym. Tylko że u goryczaka taką charakterystyczną cechą to jest, że on ma pod spodu taką gąbeczkę lekko różowawą. A borowik już i inny ma kolor tej gąbeczki. Najczęściej również mylona jest kania z muchomorem stromotnikowym, z tym, że kania ma taką obrączkę na trzonku, a muchomor falbankę. Opieńkę miodową można pomylić z maślanką wiązkową. Na suwalskim bazarze rola eksperta polega na wycofywaniu z obrotu egzemplarzy trujących i niejadalnych, ale nie tylko. Do zatrucia pokarmowego może bowiem dojść też wówczas, gdy spożywamy grzyby tak zwane przejrzałe, stare albo niewłaściwie transportowane i przechowywane. A oto kilka prostych zasad, których warto przestrzegać. Zbierajmy przede wszystkim grzyby te, które znamy. Nie zbierajmy owocników młodych, ponieważ młode owocniki nie mają wykształconych cech charakterystycznych dla danego gatunku i po prostu można je bardzo często pomylić z trującymi. Nie? Ważne jest również to, aby zbierać grzyby do koszy, żeby one po prostu miały przewiew powietrza i były luźno ułożone. Nie wolno absolutnie zbierać grzybów do foliowych reklamów, jak to niektórzy robią. To dotyczy też plastikowych wiaderek. W wyniku braku dostępu powietrza grzyby ulegają tak zwanemu zaparzeniu, a zawarte w nich białko ścina się i ulega rozkładowi. To najłatwiejszy sposób, by z jadalnego, zdrowego grzyba zrobić trujący. Grzyby bardzo szybko się psują i jeśli już musimy je przed przetworzeniem przechować, to maksymalnie może to trwać 24 godziny i wyłącznie w lodówce. Warto pamiętać o jeszcze jednej zasadzie. Jeśli nie jesteś pewien, jaki grzyb rośnie przed tobą, nie zbieraj go. Ta zasada może uratować ci życie, bo jak mówią wytrawni zbieracze, wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz.